najlepiej na pierwsze miejsce, bo na trzecim aktualnie jest Filip Jankowiak. Wystarczy przejść czwartą przeszkodę. Bardzo mądrze. Pamiętajmy, że aby być w finale, wystarczy zaliczyć dwie kolejne przeszkody. Najpierw ruchomy drążek. Hubert przytuła na torze. Ale ja znam tego chłopaka. Państwo też znają go z poprzednich edycji. On się nie zadowoli tylko przejściem tej przeszkody. On będzie chciał być na górze i wcisnąć bazer. No to to. Jest ten newralgiczny, najtrudniejszy, najcięższy moment toru półfinałowego w tym sezonie Ninja Warrior Polska. A Filip Jankowiak w tym momencie klika bilet w aplikacji. Bilet powrotny do domu, bo jeżeli uda się przeskoczyć, to tak jest. Hubert przytuła. Zapewnia sobie w tym momencie miejsce w wielkim finale. On to zrobił, już się cieszy, już uśmiechnięty, Hubert! W końcu, mam taką nadzieję, no ale chyba komin nie wykończy Huberta. Przegrał wyścig na Power Tower z Wojciechem Borkowskim, a teraz jako jedyny z półfinalistów kończy tor Hubert Przytuła!